Siemano, siemano, witam serdecznie, kolejny odcinek, dzisiaj jest ze mną Jagieł. I w dzisiejszym odcinku, widzowie, no patrzcie to, widzicie? Jest teren do jazdy, dzisiaj na terenie niestety prywatnym, więc przepraszamy, że komuś się wbiliśmy na teren prywatny, ale dzisiaj robimy... Uczenie mnie jazdy samochodem. Muszę się dzisiaj nauczyć, ponieważ prawa jazdy nie mam, a przydałoby się w końcu mieć. Więc dzisiaj Jagieł będzie mnie uczył. Jak się z tym czujesz? No chyba wydaje mi się, że nie jestem najlepszym instruktorem, ale przynajmniej będziesz miał ruszyć. No mi się wydaje, że damy sobie jakoś radę. Mamy fajnie wszystko przygotowane, jest tutaj GoPro, jest tutaj ta kamera, więc ja w tym momencie zachęcam was do zostawienia łapki w górę, subskrypcji, lecimy po 100 tysięcy subskrypcji. My nagrywamy dalej filmy, mimo że nie wiem, mamy teraz fajny zapas nawet. Powiem szczerze, mamy tak, będzie Energylandia. Jeszcze nie wleciała. Dzisiaj dokładnie wleciał odcinek z tego, jak pojechałem do Miki i pojechaliśmy pod dom ekipy. Mamy Energylandię, mamy, jak dobrze mnie znacie, no i co? I wydaje mi się, że tutaj kolejny odcinek bardzo fajny będzie z uczenia się jazdy samochodem. I wbijajcie do Jagieła na kanał, ponieważ u Jagieła na kanale będzie odcinek z mojej reakcji na jego stanowisko, ponieważ zaraz po tym filmie jedziemy nagrywać, bo ponoć on coś tam w tym swoim stanowisku zmienił, ja już dawno nie widziałem jego stanowiska, więc warto będzie, że tak powiem, zobaczyć, co tam się u niego ciekawego zmieniło. Mamy w tym momencie zamiana. Niestety troszkę tutaj pada, ale jest chyba git. Czekaj, bo tutaj kurde jest git. Dobra, proszę cię bardzo. Dzięki. Wielka chwila. Pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, to dostosować sobie fotel, bo Jagieł to ma długie nogi, więc on siedzi bardzo daleko. I teraz tak, tu mam tak, tu jest gaz, hamulec, sprzęgło, wszystko git. Jeszcze troszkę bliżej sedam. Już nie da. No. Kurde, a to się da jakoś podnieść? Nie, no już bardziej się nie da. Teraz jest gitara siema. Dobra, wciskamy sprzęgło, oczywiście, na luz. Ona, to jest luz? No, nie czujesz? No w sensie, no bo chodzi o to, że jest tak przekrzywione, nie? Dobra, nieważne. Odpalamy samochód. Zobaczmy, co to będzie. Ogólnie Jagieł ponoć ma tutaj bardzo wszystko, że tak powiem, pospinane trytytkami i wspomaganie mu siada. To nie mój samochód. To nie twój samochód, ale który masz pożyczony i po prostu... No i tu... O sprzęgło wcisłeś? Wcisnę sprzęgło. Stary, nie da się przekręcić klucza. Ten samochód jest rozwalony. Ej, no ale serio. Spróbuj teraz. Jak ty to zrobiłeś? Jak ty to zrobiłeś? No ale co ty takiego to zrobiłeś, że ci się udało to przekręcić? Przekręciłem po prostu. Dobra, nie wiem o co chodzi. Dobra, wrzucamy sobie jedyneczkę i uwaga, to jest ten moment, którym należy. O. I teraz tak, mamy naszą tutaj trasę bardzo fajną, że musimy pojechać tam, nawrócić jakoś i tak dalej. Zobaczymy, jak będzie. Niestety troszkę pada, więc nie będzie tak fajnie, jakby mogło być. Ale tam, prawda, jeżdżą ludzie, a my tutaj sobie, prawda, pojedziemy. Dobra, uwaga, startujemy. Zgaduj. No i znowu nie mogę, stary, tego. Tu jest jakiś system, kurde, że to trzeba cofnąć kluczyk i pójść znowu. Dobra, teraz już to rozumiem. Dobra, uwaga. Jedziemy tu. Ruszyli. Ruszyliśmy. No przyspiesz trochę i dwójka. U kurde, ale. Dobra, mamy tu. Dwójka! Czekaj. Najpierw pierwszy na jedynce chcę tak sobie przejechać. Ja wiem, że już go tutaj dusimy, tak, że powinniśmy dwójkę wrzucić, ale pierwszy tutaj, prawda, przejazd fajnie by było zrobić tak. Na chillku, wiecie o co chodzi, że normalnie, kurde, ale jestem podekscytowany. Tu masz, nie? Stary, nawet co? Patrz, LK, o, ale on o, do kurde, ciebie, no to później, stary, bo tutaj najpierw... Wyjrzymy LK. Dobra, najpierw sobie obróćmy. To jest na egzaminie normalnie. Pojeździmy sobie, no wydaje mi się, że tutaj się robi jakieś egzaminy i tak dalej? Nie, po prostu się uczą ludzie jeździć. No to ja się właśnie tutaj uczę dzisiaj. Gaz, nie? I dwuja. Gaz. Kurde, GoPros. Dobra, na spokojnie. Ja w ogóle pasów nie zapiąłem. Pasy damy. O kurde, może. Sprzęgło. Stary, chill bomba, stary. Ja tutaj robię takie rzeczy, że to la. Dobra, muszę zapiąć pasy. Właśnie, bo ja tego nie zrobiłem, stary. W ogóle zapomniałem o tym, jak najważniejsza rzecz nie zrobiona. Już bym oblał egzamin, stary. Myślałem, że to jest niemożliwe o tym zapomnieć, nie? Ale nie, stary, jestem zadowolony, stary. Wrzuciłem dwójeczkę i wszystko, kurde, gitara siema. Bardzo fajnie. Dobra. Chcesz zadanie pierwsze? No jakie zadanie pierwsze? Dobra, stajesz tam. Tam na prosto. Tu na wprost, tak? Tak, musisz między tymi oporami. A, bo tutaj chcesz mi zrobić eleczkę. Tak, eleczkę zrobisz. Ty go zrobisz pierwszy tyłem, a potem przodem, cudno to. No, luz. Będzie ci prościej. No i stajesz tutaj. Zatrzymam go tak idealnie, jakby już... Pochowa. Tak jest, i teraz tak. Stop. Spokojnie. Wciskasz wsteczny. Mamy wsteczny. Tu wsteczko, widzę wszystko, tu widzę. No i musisz jechać. To czekaj, ale kurde, będzie pokazane ci na linie. Ja jestem, ja widzę, że jestem na linie gminy. Co, to już to dopalasz, no tak. Chyba mnie nie zrobisz. Ale jazda ze wstrzymanki.
Najechałeś na bank. Nie wiem, stary, bo nie widzę tego z zewnątrz. A ja widzę po liniach. Nie no, jest stary. Prostuj. Ale stary, ja bym chciał wyjść na ten i nakręcić jak jestem tam, żebym wiedział, czy jestem... O kurde, bo my zjeżdżamy. To troszkę leje. No dobra, no ale chyba git stanąłem. Stary, pierwszy raz robiłem dobrze to. Dobrze stanąłeś. Robiłem to, stary, pierwszy raz w życiu, rozumiesz? To jest proste. Takie coś jeszcze nie robiłem, dobra. Ale to jest bardzo szeroko ogólnie, ale no chyba też tak jest. Ale nie jestem idealnie, na punk nie jestem idealnie. Dobrze jestem, jesteś. Tak skrzywiony troszkę. Nie ma to znaczenia, bo ważne, żebyś był w kopercie po prostu. Masz całe auto mieć w kopercie. Dobra, to stary, ja chcę jeszcze raz tam wjadę. Ale chill, stary, jazda samochodem jest naprawdę luz. Luz, totalny czuję, nie? Spokojnie, Filipie, zrobisz jakieś prawo jazdy, pojedziesz do Krakowa. Na chillku, stary, ja robię prawo jazdy jeszcze tego samego dnia, robię wyprawę do Chorwacji, stary. To zobaczysz. I zaczynamy cyrk, że tak ujmę. Wciskamy wsteczny i jazda z tematem, jak ją mnie nagrywa. Muszę to zrobić w miarę szybko, tak żeby on po prostu, wiecie. Jadzie ruszył, proszę państwa. Tak, żeby dał radę, kurde, ale się stresuje. Najedzie, już to widzę. O kurde, ile... Przeburzył. O kurde! Ale mnie poniosło! Ale mnie poniosło, widzowie. Poniosło mnie kapeczkę, bo zagadałem się z widzami. Jeszcze raz. Kurde, co jest? Ja pierdolę. Dobra, teraz. Nie chciało mi wskoczyć. Teraz zniszczysz ten samochód. On już jest zniszczony wystarczająco. Czekaj, jedziesz! O, i zgasł mi. Ej, proszę państwa, nie zdany egzamin po raz drugi. No co, mi zgasł? No. Nie, jak ci zgaśnie, to jeszcze spoko. Ale chyba, nie wiem jak jest na łuku. By cię cofa do przodu, mi nie zgasło, więc nie wiem. Ale chyba tutaj się nie uda, kolejna próba nieudana. Oj, nieudana. Wyjechałem? No jeszcze nie, ale... No, zmieściłeś się, ale nie możesz się zatrzymać na łuku w ogóle. Troszkę krzywo, ale gidno. Nie ma tragedii, dobra, chodź do środka, bo tam leje. Ale i tak jestem zadowolony, że jak na pierwszy, w ogóle wiesz, że mogłem, że to zrobiłem w ogóle, bo wydaje mi się, że są ludzie tacy, co w ogóle wiesz. Od razu w opony wierzyłem, ja w opony nie uderzyłem żadną, mimo że tych opon tu za dużo nie ma też. Ale dobra, zróbmy tak, ja chcę teraz zrobić sobie kilka kółek, wiesz o co chodzi. Tam chyba nie ma żadnej opony, więc ma git. Widzowie, lekka zmiana, musiałem załadować sobie GoProsa na czoło, tak żebym ja nagrywał przód, a Dragio będzie mnie bardziej tutaj tak nagrywać w ten sposób. Dobra, tu znowu trzeba zjechać w dół i znowu ten, bo nie da się odpalić samochodu inaczej. Lekko mnie zgniazł. Widzisz jak burza. Jest teraz tam, dookoła. Tam na wprost? Tak, no po tego słupa. Tam ludzie bokiem latają. A to my też sobie dzisiaj polecimy. Dodaję sobie dwójkę. Musisz teraz operować bardziej sprzęgło. Powoli. Widzisz, tu lecisz bokiem, tu odbijasz. No, tu by się dało nawet, tylko tu ciasno jest, tu w tym miejscu jest ciasno. To chodzi. No, na dwójce się już fajnie jeździ, ta jedynka faktycznie szarpie. Teraz ta. Kurde bele, muszę się zapiąć. Ej, ale kozak, nie? Pierwszy raz teraz tak przyspieszenie, że na trójce byłem aż. Zdechnij ciało, dobra. Kurde, on już jest w szoku, stary. Dziadek już jest w szoku. No jedź teraz w prawo, tam. Jak teraz możesz przyspieszyć? Tu nigdy nic nie jeździ. Dwójkę daj, kurde. I co, idzie teraz? W lewo zaraz będziemy jechać, bo nakręcisz. No zakręć sobie po prostu, nie? O kurde, tu faktycznie dusi tą kierownicę. Nie no, ale Mateuszu, jak oceniasz mój sposób poruszania się samochodem jak na tak naprawdę pierwszy raz, nie? Bo ja tak naprawdę w ogóle nie... No w miarę ci to idzie, no. W lewo. Nie no, ale kurde, szczerze jeździ się... Challenge? No. Większy? Że będziesz musiał w linii prostej zaparkować. Stój! Ale no stary, ale to jest żaden problem. Tak? No. No to jest dostęp. Zawiadam ją parkowanie. Równorzędne, musisz pomiędzy w nie wjechać. Wow, równolegle! O kurde, ja prostopadle zrozumiałem. No to zmienia postać rzeczy, to będzie ciężkie. To masz zaparkować. To będzie ciężkie. Więc to. To myślisz, że tu zmieszczę? Bez problemu. Jest tyle miejsca, że chłopie jak głowa. To jest moja specjalność, to jest uwielbiam to parkowanie. Jestem ciekawy w ogóle, jak się za to zabierzesz, bo wydaje mi się, że zrobisz to źle. Ale stary, weźmy pod uwagę, że ja tego nigdy życzę. Wiem, dlatego chcę zobaczyć, jak się za to zabierzesz. No ale to... podjedź co do tyłu, do przodu. Jak... Nie no, ja podjadę... Masz po prostu wjechać pomiędzy to. Ja wolę tyłem chyba wjeżdżać. Masz przejść między dwoma oponami.
Jakby zrobił to dobrze. Jak przodem czy tyłem ogólnie? Wolałbym tyłem chyba. To zrób jak uważasz. Ja ci będę powiedział, czy dobrze zrobisz, czy źle. Jak żeś po polach nie jeździł. No ja myślę, że uderzysz na bank. Uderzysz w biedę, że już po nich jeździł. No jak wiesz, że nie zrobisz, to nie wiesz, wiedz, że... A, no fajnie. Widzowie, jeśli ktoś powiedzieć, ile razy Filipowi zgasło auto, to sam mu przypnę serduszko na jego kanale. Okay. Znieśmy się. Nie, ja w ogóle nie wiem, jak ja jestem, gdzie, nie? Musisz patrzeć na drugą oponę, gdzie jest, z tyłu. Tam masz auto. Ale ja nie widzę w ogóle starej opony tej drugiej. No, nie będziesz widział. Ja nie widzę żadnej opony, stary, ja nie wiem, jak ja mam to zrobić. Oponę. Ale ja jej nie widzę, rozumiesz? No jedź, jeszcze masz miejsce. Masz miejsca, miejsca. Tu masz jeszcze wpierony. Masz starcie miejsca, że... Ale, bo ja nie widzę opony, dlatego nie jestem w stanie, wiesz, jakby... Nie jestem w stanie w żaden sposób stwierdzić, ile ja tego miejsca mam, bądź ile go nie mam. Jeszcze do tyłu, jeszcze. Stop, dalej nie możesz. Chyba najechałem. Tak mi się wydaje, to byś w dupie. Nie, dobra, stary, to nie ma sensu, bo tak się chyba nie robi w ogóle na egzaminie z... Masz normalnie na egzaminie. Ale z oponami? Znaczy, nie, na egzaminie nie masz opon, tylko masz auta. No. Dobra, powiem ci trochę, zakręć, wyjedziesz tam, zakręć. Znaczy, zawiń. Przodem tego się nie robi, to po pierwsze. Czego się nie robi przodem? Nie parkuje równorzędnie. No, w sensie, nie parkuje się przodem równorzędnie, nie? Nie wjeżdżasz tak, tylko wjeżdżasz tyłem tam, nie? Ale chciałem wjechać tyłem, ty. No dobrze zrobiłeś, ja nie mówię, że tak, tylko chodzi mi, że źle sobie to zajechałeś. No, stań tak, jakbyś stał prawą oponą do prawej tej. Do jak najbliżej prawej opony twojej tylnej musisz się ustawić do przedniej tej. Być jak najbliżej, co, jakby to było auto. Albo w sumie możesz do połowy auta tego. Nie tej opony, tamtej. A tamtej? Tamtej. Do połowy. Kurde mol, jak mnie zaraz szlak jasny trafi, krew nagła zaleje. Dobra, stop. Maksymalnie w prawo. O kurde, tutaj to wspomaganie to... Skończyło. I jedziesz w prawo, trochę gazu. No czego, bo ja nie mam w ogóle wstecznego. To dobrze widzę, ale no jedź. Odbijaj w drugą stronę. Okulcie w lewo. Jeszcze. Widzę, że jeszcze. Jeszcze trochę. Teraz maksymalnie w prawo. O kurde, ten auto to jest... No troszkę za mało. No i zgasł. I teraz... No jesteś pomiędzy, powiedzmy, dwoma, ale nie jesteś w środku. Czekaj, ja chcę zobaczyć tak. Tu zaciągnę ten, żebym mógł wszystko, no ja chcę zobaczyć, jak mi się to udało. A, dobra, teraz ja rozumiem, ile ja mam miejsca, kurde. A, tu stuknąłem. Tam stuknąłem z przodu. Ale faktycznie tam mam z tyłu dużo miejsca, tylko to jest właśnie to, że ja nie widzę z tyłu w ogóle wozu, nie? Dlatego ciężko mi jest to w ogóle jakkolwiek zobaczyć, nie? Ale jakoś mi wyszło w sumie. No jakoś. Dobra, ja chciałbym teraz... To jest najtrudniejsze parkowanie. Ja chciałem jeszcze raz pójść spróbować ten łuk. Ta. Co? Dwójka. No ale... Jedynki tylko ruszasz. Ale zmiana biegów opanowana, stary. Przyznam ci, że wiesz, na czym się nauczyłem zmieniać biegi? Na Euro Truck Simulator. Grałem sobie w Euro Trucka normalnie na kierownicy, na pedałach i kurde, stary, tam się uczyłem tego zmieniania biegów. No dobra. Ej, kurde, jaram się naprawdę jazdą, nie? No i chyba prawo jazdy ciebie nie robione. No chyba dzisiaj jakieś testy porobię, ty. Normalnie z podjarania, nie? Ale mega fajnie ogólnie. Ja czuję się pewnie za tym kółkiem, wiesz o co chodzi? Że parkowanie, takie jakbym miał się konfrontować, to ciężko. Ale wyjazd na drogę, chill. Myślę, że na światłach, takie rzeczy. No pod górkę może byłoby też, tak jak powiedziałeś, że miałbym... Chcesz próbować? A są tu gdzieś górki? No jest, taka stroma, to jest górka. No już możemy, nie? I tutaj będzie górka. Widzisz? Zatrzym się i spróbuj. O kurde. Zaciągnij ręczny. Tak, masz jedynkę, sprawdź. Tak. I powoli, jak będzie ci auto uciekało do przodu, to puszczasz ręczny. Gaz. No dobra, już kurde, jedźmy stąd. Dobra, no odpal, jak się puszczę, to sprzęgło. No, powoli. No nie, musisz go... Gaz. Musisz gazu trochę dodać. Pod górkę nie pojedziesz do samego sprzęgła. Dobra, nie chcę mi się tego robić, stary. Jedź ty stąd, kurde, trzeba dostać. Pod górkę jest ciężko, no. Tu do tego wszystkiego najbardziej dochodzi stres tego, że ja nie mam prawa jazdy. Ale fajnie. Nie, już myślę, że zaspokoję swoją potrzebę, możemy jechać do ciebie. Ja jestem zajarany, fajnie to wyszło i mega mi się podobało. Tak, kurde, fajnie się jeździło autem, fajnie, naprawdę, że... No. Ale górka już nie jest taka łatwa. Nie, ale wiesz co, ja kiedyś zrobiłem górkę, tylko ja górkę... Zaciągasz ręcznie, puszczasz hamulec, tak, powoli sprzęgło, teraz się auto podnosi, nie? No. Patrz, widzisz?
Podnosi się? Jak się podnosi, dajesz trochę gazu? Trzymasz sprzęgło tak samo? Puszczasz i jedziesz samo. No okej, nie? No i teraz, jak to widzę, no to chill. Wydaje mi się, że zaraz by mógł to zrobić, nie? Dobra, ale ja jestem zajarany, fajny odcinek, więc widzowie, jak chcecie jakiś kolejny odcinek, gdzie na przykład zanim będę miał prawo jazdy, bo to jest zarąbiste, że ja to mogę zrobić w ogóle przed prawo jazdy, ale jeżeli chcecie odcinek taki, gdzie na przykład pojechalibyśmy na jakiś tor wyścigowy, przecież ja nie mogę chyba na torze wyścigowym bez prawa jazdy, co? Nie poradziłbyś sobie tam się wydaje. Dobra, nieważne, kończymy ten odcinek, dziękuję wam bardzo za oglądanie, jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, łapka w górę, subskrypcja, leci się posto koła. Tyle ode mnie, dzięki Agiel za pouczenie i udostępnienie auta, tyle, pozdro, elu!